Hej kochani, z tej strony Rozmazana ja i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Disney Dreamlight Wally. Słuchajcie, jak widzicie, jestem tutaj w trakcie akcji i nie mogę zabrać kamienia. Halo, a czy ty możesz coś znaleźć? Na przykład 3 banany, proszę bardzo, żebyś mogła wziąć kamień, bo kamień nam się przyda, kamienie trzeba sprzedać. Ja zaczęłam zbierać, słuchajcie, fioletowe kwiatki, trochę tutaj sprzątać, bo niestety co jak co, ale mamy troszeczkę syfu. No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem już tak właściwie po nagrywaniu, już po 4 dniach swojej pracki i na razie jest no w miarę, ale powiem wam, jednak fizycznie i tak siada, nieważne czy ktoś wam powie, że jakaś praca jest lekka czy coś, to ona nigdy nie jest lekka, zawsze jest coś do robienia. No wiecie, no nudzi się tylko ten, który nic nie robi, także wiadomo jak jest. Połowimy sobie, a nie mam w sumie miejsca na te ryby, więc najpierw sprzedam to, co mam. Słuchajcie, pozbierałam trochę tych fioletowych, bo chciałabym zrobić to zadanie w końcu dla tej tutaj pani kochanej, ale czy jeszcze gdzieś było, no nie wiem. Na razie sprzedamy to, co jest. Dajcie mi chwilę. O mój Boże, jak mnie wystraszył ten guf. I tak ja bym chciała sprzedać i tak sprzedamy to. Sprzedamy to. To w sumie nam się nie przyda na ten moment. Możemy to sprzedać. Wodorosty sobie zostawimy i tutaj tego kamienia. O, i to się przyda. Nie wiem, czy to już nie będzie wystarczająca ilość, więc zaraz zobaczymy. Boże, dostaję ciągle wiadomości. Aha, bo słuchajcie, dopiero co zrobiłam streama, więc dostałam wiadomość, jak to tam z tym streamem chodzi. Dobra. No, i powiem wam, życie jakoś sobie leci. Szczerze mówiąc, nic się specjalnego nie dzieje, człowiek się nudzi, życie jest nudne i takie w sumie, no powiem wam, no na pewno jakieś zajęcie mam. O nie, ja to sprzedałam, a mogłabym mu to dać w prezencie. Jakieś zajęcie na pewno mam, nudzić się nie nudzę. Ja wiem w ogóle, że w czasie jakby niewielkanocy, Boże, co ja mam w głowie? W czasie wakacji jest was mniej na kanale, bo po prostu więcej czasu spędzacie z rodzicami albo właśnie na wyjazdach i ja to jak najbardziej rozumiem, także życzę wam tych wakacji przede wszystkim miłych, kolorowych, cudownych. Trochę jak ramówka, nie? W TV zazwyczaj nowa ramówka jest na jesień. Także wiecie, o co chodzi. Ja wam życzę cudownych wakacji, ale oczywiście to nie oznacza, że mnie tutaj nie ma. Cały czas tutaj jestem, odcinki wrzucam, jeżeli coś was interesuje, to zapraszam do oglądania. O, ale super. Oh my goodness, ale tutaj dobra poleciało, jakieś wspomnienie nawet żeśmy dostali, fajnie. O, i tutaj coś z srenką naszą i coś widziałam nowego w sklepie, zaraz zobaczymy, tylko chcę się jeszcze rozejrzeć, bo tutaj widziałam jednego fioletowego badyla i się zastanawiam, czy to... O, tu jest kolejny fioletowy badyl. Ile jeszcze tych fioletowych badyli my, cholerka jasna, potrzebować będziemy. Oj, przy okazji trzeba zebrać rzeczy tutaj od naszego kochanego... kochanego Wally'ego. Tutaj, dobra, tego nie będę zbierać na razie, bo nie potrzebuję. I tam jest kolejny fioletowy kwiatek. Dobra, zobaczymy, czy możemy w końcu zrobić to dla tej babeczki. Bo już tak długo szczekam, żeby móc to zrobić. I ja szczekam i szczekam. I masakra, powiem wam. Już chciałam zrobić dawno ten quest, a nie było kiedy. Dobra, mamy tutaj trochę pomidorka, pszenicę, fajnie. Pomidory się przydadzą, bo trudno są chyba dostępne, z tego co pamiętam na początku gry. A ja się zawsze z pomidorka będę cieszyć. I chodźmy tutaj... O mój Boże, Krzysztof mnie wystraszył. Wyglądał jak jakaś taka dziwna postać z daleka. Dobra, co my tutaj mamy? Czy ja mogę w końcu? Purple pigment. No, I don't. Czyli to jeszcze małe, króciutkie, takie fioletowe. Potrzebujemy jeszcze jedno dosłownie. I oczywiście się nie zre... O, chyba, że może tamto to jest to. To, Jezu, 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 Jezu. Może. Halo? Jesteś fioletowym kwiatkiem, czy jesteś... O, my goodness, yes! Dobra. Widzicie, warto podlewać kwiatki, bo wszystko widać. Dzięki temu, dobra, idziemy. Tutaj też jakiś kwiatek rośnie chyba, ale nie da się go podnieść nawet z tej strony, więc dupka. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy jeszcze tego. I chyba możemy już iść z tym do... craft... Aha, czyli jeszcze musimy z tego jakiś kit wykraftować, dobra. Magic scroll and ink kit. Okej. Zróbmy to w takim razie. I pewnie z tym musimy się już wybrać do Urszuli. Dobrze, to chodźmy do Urszuli. Gdzie ona się w ogóle kręci? Czy ona jest u siebie na chacie? Jest na siebie na chacie. Ona chyba przez cały czas, aż nie zrobicie tego konkretnego zadania, siedzi głównie u siebie w tej swojej śmiesznej grocie. Ale oczywiście nie bierzcie moich słów za... O kurczę, słuchajcie, muszę to zebrać, bo
Jeżeli jest niebieski kolor, czy tam jest może złoty? O Jezus, tam jest złoty, to też zrobimy. Dobrze, że mamy Goofy'ego przy sobie. Wiecie co? Bo ostatnio nieczęsto mam te złote i niebieskie jeziorka tutaj nad morzem, a potrzebuję ich właśnie do zadania z Goofy'em, żeby zdobyć takie krewetki malutkie, więc może tym razem coś się uda. A zawsze... O, tutaj nie dostaliśmy krewetki. No i Goofy mi nawet nie dał kolejnej krewetki, więc przypał taki z niego kolega właśnie. Kolega, że nie kolega, ale tutaj może ze złotego coś fajnego dostaniemy. Dość blisko jak na złotą rybę, ale okej, zawsze jakieś tam wyzwanie i tak z tego będzie. Całe szczęście nie jest to trudne. Ostatnio kupiłam sobie czerwony plecak i pewnie jak tylko będę miała okazję, to zrobię sobie znowu nowy zestaw z czerwonym plecakiem. A też chciałabym za niedługo... O, wspomnienia. Też chciałabym za niedługo przemeblować sobie chatkę, więc w najbliższym odcinku możecie się spodziewać przemeblowanej chatki. I tutaj nowe rzeczy, które wpadły do sklepu. Fajnie wygląda ten apartment Saliego. Dobrze, mogę ci już zostawić. Pa, pa. Zobaczymy się później. Dziękuję za pomoc. Tutaj znowu niebieskie bąbelki, ale kurde, no tam chyba nie dostanę nawet tych shrimpów, na które mi tak, na których mi tak zależy. W ogóle tak też musimy się zająć przede wszystkim tym questem, ale też questem z... O, dzień dobry. Muszę w ogóle zagadać do Mikiego, bo to chyba będzie kontynuacja questów z odzyskaniem Miki, a Miki Mini. O. Jezus Maria, coś się stało. Wiecie co, ja zapiszę może grę na wszelki wypadek, bo widzę, że trochę słabo dzisiaj działa. Jeszcze z tobą pogadam, Miki, zanim pójdę do Urszuli. Co u ciebie? A tak, bo przecież chodziło o te przepisy. Tak, on położył je... O Boże. Aha, czyli naszym zadaniem będzie sprawić tak, aby te notki jego stały się wspomnieniem. Ale dobra, no ja myślałam, że kontynuujemy sprawę z Mini. Niestety nie kontynuujemy, a szkoda, bo... Liczyłam, kurczę, blaszunia, że... O kurde, tu coś jest. Patrzcie, patrzcie. Nie wiedziałam, nie wiedziałam. Zajrzyjmy. Jest również wspomnienie. I to w takim dość specyficznym miejscu. Czy to będzie coś specjalnego, czy nie do końca? Aha. Obudziłem się pod drzewem, kiedy się obudzi... Kiedy... obudziłem się pod drzewem. Zasnąłem pod drzewem, kiedy się obudziłem. Nie mogłem się ruszyć. Fioletowe... Fioletowe vines? Ojeju, purple vines have grown around and over me, czyli fioletowe takie, wiecie, te od zapomnienia zaczęły wokół mnie pojawiać się, ich kolce mnie cięły, ale nie tak mocno jak jakby ból, który sprawiłem sobie samotnością, dlatego zostawiłem się, jakby odszedłem. Pozwoliłem sobie odejść, coś takiego. Nie wiem, co to za dźwięki jakieś chore. Jakieś dziwne psy szczekają, ale w bardzo dziwny sposób. Nie wiem, co się dzieje na dworze. Teraz się zaczynam stresować, że pójdę z jakimś fioletowym czymś do niej, bo ja jej nie ufam tak szczerze. No ale dobra, musimy to zrobić. Świetnie, mogę w końcu zacząć robić kontrakty. Naprawdę jesteś osobą, która nieźle może być przydatna do pomagania. Teraz jest mój moment. To jest twój prezent. To jest bardzo trudna do znalezienia ryba, którą znalazłam, kiedy ty sobie chodziłaś na tych swoich małych stópkach. Boże, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale chyba chodzi o to, że ona w końcu może robić coś i dzięki temu... A, chyba chodzi o podpisywanie kontraktów z ludźmi i może kiedyś będzie potrzebować nas jeszcze. Ale mi super rzadka ryba. Tak super... O! To mi się przyda. To mi się przyda do jednego questa, więc akurat mnie to bardzo cieszy. Jezus, jak ona jest przerażająca, to jest aż niesamowite, nie? Nie ma chyba drugiej takiej przerażaj... O Jezus, bo tutaj to w takim dziwnym miejscu trochę ją postawiłam, ale dobra. Pamiętam, że do czegoś... O, the dinner with friend. Potrzebuję jeszcze drugiego shrimpa i scallops. Więc możemy się ewentualnie rozejrzeć, bo widziałam, że jedną rzecz złapałam i się zaliczyło. Aha, czyli to nie jest to. Kurde, bo ona mi dała shrimpa, prawda? Tak, tutaj mi zapodała nawet. Fajnie. Ja mogę coś zjeść... frytki, bo... Wiecie co, kliknęła mnie ten przycisk zamiast escape'a i zrobiłam sobie niepotrzebnie jedno wielkie cięcie. Całe szczęście skapnęłam się zaraz po sekundzie, więc nie odeszłam za daleko, ale no i tak się zdenerwowałam. Mówię, Boże, co ja robię? Mamy brzydką pogodę, nie wiem dlaczego. Na żywo mnie nie pada. Myślałam, że to zależy od tego, jaka pogoda może być w danej chwili na zewnątrz, ale okej. W ogóle ostatnio powiem wam, że popaduję tak sobie o... Raz jest spoko, raz nie jest spoko. Wydaje mi się, że shrimpa to ja bym najwyżej dostała
Tylko tam. A tam nie widzę nic ładnego i złotego, więc na razie może być dupson. Dobra, tutaj zbierzemy to i może coś się zaliczy w końcu. O! Patrzcie, że tylko brakuje nam tego cholernego shrimpa, którego nie mogę za Chiny rany boskie wyłowić stąd, bo shrimpy mnie ewidentnie nienawidzą i nie chcą mi się tu pokazać. Ja pamiętam, że miałam je tu i zawsze je sprzedawałam i teraz żałuję, bo ich po prostu nie mam, nie? No i tutaj jest jakaś randomowa ryba, ale to nie jest shrimp, co ja mam teraz zrobić? Dobra, to najpierw zróbmy zakupy i sprzedajmy to, co nie będzie nam potrzebne. Trzeba w końcu zbierać na ten ekwipunek, prawda? Dobra, sprzedamy, chociaż w sumie to lepiej zostawić. To ten też na razie nic nie będziemy sadzić. Piasek też. Też w sumie piasek sobie zostawmy, bo się przyda. Rybki sprzedamy, te, które nie są potrzebne do zadań i coś tam będzie. Ile nam wleciało? Słuchajcie, 4, prawie 5 tysięcy, a to całkiem spoko, bo zawsze bliżej niż dalej. Czy tutaj znowu coś się zrobiło? Znowu tak, no dupa powiem, totalna dupa, jeżeli o to chodzi. No jest ciężko, ja tych dużych nie mogę rozwalić, prawda? Nie, nie mogę ich jeszcze rozwalić, nie mam takich umiejętności. Ale to mogę. Dobra. O, i to bym chciała. No w sumie aktualne questy, które mamy, to mamy list, który sprawdzimy sobie zaraz, tutaj to zadanie i tutaj musimy jeszcze postawiać kilka rzeczy w tej miejscówce, ale to zostawimy sobie, nie wiem, na przyszły odcinek, jakoś tak wiecie, jako takie urozmaicenie i zobaczmy, o mój Boże, chciałabym bardzo ekwipunek, a ja... Jezus Maria, czemu nie mogę kliknąć? Aha, Jezus, bo ja nie umiem, dobrze, to... Jakaś książka ze wskazówkami. Okej. Czyli według tej książki ze wskazówkami jedna rzecz będzie koło, jakby przed domem naszego Goofiego. Druga rzecz powinna się znajdować w tej dziwnej, dziwnej krypcie. I następna przy jednym z tych mostów. No dobrze, i pewnie teraz naszym zadaniem jest odnalezienie tych wszystkich miejsc, prawda? Więc może o... Uda nam się znaleźć przynajmniej jedno z nich dzisiaj, a resztę pokażę Wam oczywiście następnym razem. No, wiecie, nie trudno wydaje mi się to znaleźć, tutaj też pewnie jak się zbliżymy, tylko najgorsze jest to, wiecie co, że ja tutaj mam już domki postawione, więc ja nie wiem, czy gra jakby będzie to czytać w odpowiedni sposób, ale z tego, co zrozumiałam, to powinno być gdzieś tak, że jest na to widok z domu tutaj naszego przyjaciela. Chyba, że to ten przedmiot, wiecie, jest bardzo zakopany, ja to sobie jeszcze sprawdzę. Ale najpierw pójdziemy po prostu tutaj na dół, i bo to jest raczej jedna z pewniejszych przedmiotów, w sensie miejsc, gdzie możemy to znaleźć, tak? Chyba, że nie, no patrzcie, faktycznie powinno być to gdzieś tu, tak, z tego co zrozumiałam, a tutaj nie ma miejsca do wykopania, chociaż tutaj jest skrzynia. Ale my nie możemy jej złapać. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Nie pamiętam tego questa, jeszcze raz sprawdzę. Gdzie myśmy to mieli? To było gdzieś tutaj, nie chyba. Czy ja to mogę na przykład, nie wiem, jeszcze raz odpalić, czy nie mogę? Bo wiem mniej więcej o co chodzi, wiem co musimy zrobić, ale nie widzę tutaj, słuchajcie, miejsc do wykopania, więc zastanawia mnie... Do Find the Hidden Books, więc wydaje mi się, że to tutaj ewentualnie to mogło być to, czego potrzebujemy na ten moment i musielibyśmy to odkopać, ale nie mamy jeszcze na tyle mocnego jakby kill-offu, żeby móc to zrobić. Ewentualnie, no nie wiem, spojrzę jeszcze tutaj trochę dalej, czy tutaj nie ma czegoś do wykopania. Mi się wydawało, że to będzie... O! Tu jest coś do wykopania, lecz czy to jest to, to nie wiem, trochę daleko od tego miejsca. No nie, to nie jest to. Nie wiem, czy mamy w drugim jakby miejscu taki konkretnie właśnie... No tutaj też jest coś do wykopania, ale oczywiście ty mi tu zasypiasz, to zjedz sobie pomidorka. No kurczę, nie no, to powinno się pojawić obok. Teraz pytanie, czy taką... Chociaż to też mnie dziwi, bo tam nie ma rzeczy do wykopania. Wiecie, tam jest tylko ta skrzynia, która jest tutaj schowana. Ja to sprawdzę oczywiście na następny odcinek i Wam wyjaśnię i wytłumaczę. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym i pa, pa!